Cześć, jestem Sylwia Rodziewicz. Na co dzień jestem masażystką, studiuję neurobiopsychologię na uniwersytecie. Zawsze jak mam możliwość, staram się rano wyjść, pobiegać. Daje mi to dużo energii później na cały dzień. Następnie pewną część dnia poświęcam na naukę, no a wieczorem zawsze trening. Moja przygoda z karate zaczęła się już jak byłam małą dziewczynką właściwie. To była miłość od pierwszego treningu. Przez te wszystkie lata karate wychowywało mnie, właściwie kształtowało moją osobowość, siłę mojego charakteru, no i moje podejście do życia. Bardzo ważne w karate jest doskonalenie kihon, czyli techniki, które później przekłada się na realną walkę. Jest to jak najdokładniejsze wykonywanie technik w celu uzyskania optymalnej siły i efektywności. Crossfit jest moją nową pasją. Zaczęłam trenować 6 miesięcy temu. Ćwiczenia crossfitowe pomagają mi w osiągnięciu pełniejszej kondycji fizycznej, rozwijaniu siły i wytrzymałości, co również później przekłada się na walkę. Karate jest sztuką, która uczy nas szacunku do drugiego człowieka i ogromnej pokory wobec autorytetów i tutaj nie ma miejsca na agresję, na bójki z innymi. Ludzie, którzy trenują karate, są wierni swoim ideałom i to nie jest sztuka agresji, to jest sztuka zrozumienia. Treningi karate są bardzo zróżnicowane pod względem tematycznym. Czasem skupiamy się na ćwiczeniu techniki, innym razem na konkretnych aspektach walki oraz sparringa. Dla mnie karate to pasja, to emocje, to upadanie i powstawanie. Na dziś dzień nie wyobrażam sobie życia bez karate. Każdego ranka wstaję i mam po prostu taką ogromną nadzieję, żeby to się nigdy nie skończyło.